macie te określenia fajne dla dzieci, na pizzę, na frytki, na coś... Ale jeszcze się jeździ na pizzę margaritę albo się jeździ na peperoni, to są zupełnie dwie inne szkoły. A to jak jeszcze się jeździ na peperoni? Na peperoni się jeździ na ostro. Izerskie na Dolnym Śląsku. Piękne widoki i doskonale przygotowane trasy narciarskie. Dla bardziej zaawansowanych 2,5-kilometrowa narcostrada ze Stogu Izerskiego. A dla początkujących wyciągi niemal w centrum Świeradowa Zdroju. Rodzice, jak przyjeżdżają z dzieciakami, to często sobie zadają pytanie, od którego roku życia zacząć? Drugi, trzeci, piąty? Wie pani co, tak z praktyki. 3-3,5 roku to jest ten moment, że można już zaczynać. Oczywiście w formie zabawowej tylko i wyłącznie, bo takiego dziecka no nie można mu tam wytłumaczyć co, jak z nim się trzeba bawić, ale tak z praktyki to właśnie te 3-3,5-4 lata to już spokojnie. Patrz na narki, żeby były mniej więcej blisko siebie. Koncepcja w tego typu miejscach jest taka, że mamy stok przy samym hotelu, w związku z tym dzieci z instruktorem jeżdżą, a tata i mama mogą na basenie, w saunie, w jacuzzi, to co wy tu robicie? Idziemy! Lecimy! Dzieci sprzedaliśmy odejść, i tak, nie? Idziemy. Lecimy. Do zobaczenia. Do zobaczenia, pa! Panią Elę, która po 15 latach wraca na narty, jedzie tam za nami i za moment do Was dojedziemy. Pierwszy dzień Pani Eli po 15 latach. I jedzie Pani Ela uśmiechnięta, po prostu rogal dookoła głowy. Dojedzie Ela czy nie dojedzie? No i świetnie idzie. No nie, już lepiej. Lepiej, lepiej. A jak hamowanie? No. No? Tak już mniej więcej zaskoczyłam. Genialnie hamowanie. A co to się stało, że ten powrót w głowie gdzieś zaświtał, że wracamy na narty? Ja w ogóle jestem taka czynna sportowo, pływam i to tak na długie dystanse i teraz narty próbuję po 15 latach, także no raczej taka jestem chodliwa. Super. Czyli co, a ile, który rocznik? Wie pani, który rocznik? No nie wiem ile lat. No bo ile by powiedziała? Około 40 może? 63? Ładny wiek. Ha, 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 ha. Dziewczyny są jak dobre wino. Właśnie. Czyli co, tylko dzisiaj na tej oślej łączce, a później stuk izerski. No ale tu nie tak od razu, co nie? Tu muszę poćwiczyć, tak się wzmocnić i być pewna, bo tam to się boję. To jest jednak taki już dla takich już profesjonalistów bym powiedziała. Ela Samosia, tak. Sama poćwiczy, jak się sama poczuje pewnie, tak. To sama zdecyduje, tak. Że to jest to czas wtedy... na wyższy tak, na wyższą półkę. Tak. No to co, powodzenia. No, dziękuję bardzo. Miłego dnia. Miłego dnia. Dzięki. Jak Wam idzie po tych kilku zjazdach? Super, no Jula jest normalnie mistrzyni świata. Ja nie wiem, co ona robi na takiej małej górce tutaj. No to na stóp musicie. No już zaraz na gondolę. Dawaj Julka, podchodzimy. Się troszeczkę zmęczył i chyba będziemy kończyli lekcję. Jak tak, Dawid? Podobało się? A masz siłę jeszcze? Już nie. Już nie mam, koniec! I jak się człowiek zmęczy i już nart ma paton, to wsiada na oponę i znowu radość. Co to się stało tu? Pomóc ci? Jola, teraz...
Masaż ajurwedyjski polega na uruchomieniu energii w ciele, jak również na usunięciu toksyn z organizmu, uruchomieniu procesów odpornościowych organizmu. Jest to masaż odmładzający, wyciszający, relaksujący, rozgrzewający. Pracujemy tutaj na kości krzyżowej i na kościach czaszki. Jest to jedna z najbezpieczniejszych i najefektywniejszych metod wspomagania zdrowia, która wywodzi się z osteopatii. Dzięki odpowiedniemu układowi rąk terapeuty możemy się wsłuchać w ruchy kości czaszki. To są tak zwane mikroruchy, które możemy wyczuć. Wydaje nam się, że kości czaszki są na swoim miejscu, a tutaj się odbywają tak zwane mikroruchy. Jeżeli te mikroruchy są zaburzone, to płyn mózgowo-rdzeniowy nie przepływa tak, jak powinien. Jest zastój płynu mózgowo-rdzeniowego, co powoduje różne choroby, depresję, nerwice, bóle kręgosłupa. Także fajnie można pobudzić taką energię życiową. I wracamy na Stuk Izerski. Ponad 1100 metrów nad poziomem morza. Tu królują zjazdówki i biegówki, ale dla tych, którzy nie lubią tłoku i utartych szlaków, są skitury. Dla kogo to jest sport w ogóle? To jest sport dla wszystkich ludzi, którzy chcą być aktywni, którzy nudzą się już narciarstwem zjazdowym. Jak się nudzisz narciarstwem zjazdowym, to masz snowboard. Niby tak, aczkolwiek mówimy o takich ludziach, którzy chcą uciekać od narcosnad. No. Od narcosnad, gdzie jest bardzo dużo, poczynaj mi to, gdzie jest bardzo dużo ludzi, ten sport, jakby to narciarstwo zjazdowe jest bardzo popularnym sportem ostatnio, ludzi na nartach jest coraz więcej. Na część z nas nie lubi tłoku, tak? Uciekamy od tych przetłoczonych narcostrad, tak by odpoczywać sobie gdzieś w ciszy gór, bo no po to są góry, by w nich relaksować się, odpoczywać i przede wszystkim ładować akumulatory. O i teraz, stryk, nie, ale same palce, bez pięknie. Zapięcie tych nart jest banalnie. Jeszcze raz. Masz kijeczki, trzymaj się kijami. To jest jakaś rozpacz, słuchaj. Zapięcie. Same wróćmy do tego wątku. Zapięcie tych nart jest banalnie proste. Banalnie proste i mocno tu. Zapięcie tych nart jest banalnie proste pod warunkiem, że masz ze sobą po prostu profesjonalnego pomocnika. Nie, to jest kwestia wprawy. To jest kwestia wprawy. Po kilku razach zobaczysz, że będzie ci to przychodziło z dużą łatwością. Proszę bardzo. No dobra, zwracam uwagę. I tutaj też jeszcze warto piknąć sobie. Narta ma to do siebie, podobnie jak i rakieta śnieżna, że się aż tak głęboko nie zapada w tym śniegu. No i tak, tutaj robisz... ale schodzimy wtedy ze szlaku, tak? Takie nie, to... mówimy o wędrowaniu po szlaku, kiedy mamy świeży śnieg. Teraz tutaj jeszcze zatrzymamy się na sekundkę, bo kłapiesz jak taka kaczuszka, krótko mówiąc. Jeżeli chodzi o technikę samego spacerowania, czy chodzenia na nartach, narta musi być ciągnięta po śniegu. Popatrz na mnie, jak ja to robię. Czyli tak jakbyś chciała palcami muskać po szybie. Muskamy paluszkami po szybie, ta narta się przesuwa, nie jest podnoszona, wtedy też ten sprzęt nie waży, tak? Lepiej coś pchać albo ciągnąć, niż generalnie podnosić to do góry i wtedy tracimy tej energii dużo, dużo mniej. Czy ja muskam? Teraz muskasz idealnie. Tak. Narty skiturowe mają to do siebie, że robią z nas wolnych ludzi, jeżeli mamy ochotę zejść ze szlaku, pójść sobie na szagę tak zwaną. Możemy to zrobić. Słyszycie to? No właśnie. Jest pięknie. Jest pięknie. Jest pięknie. Dlatego co? Idziemy czy rozmawiamy? Słuchaj. Przejdźmy się, rozgrzejemy się i będziemy dalej rozmawiać. Dobra. Dobra. Nie podnoś nas. Nie podnoś. Suniemy. Smagamy szybę. Smagamy paluszkami szybę. Troszkę się ściemnia, zmierzch w górach przychodzi nagle niespodziewanie, powiedziałabym. Znienacka. Mamy czołówki. Różnica między profesjonalnie przygotowanym człowiekiem gór Arturem a mną jest taka, że ty masz dobre baterie, a ja mam czerwony sygnał, że już blisko.
końca. Nocne wędrowanie w ogóle jest możliwe? Wizerek bezpiecznie? Znaczy, generalnie starajmy się po górach nie chodzić po nocy z tego względu, że no, noc jest okresem, kiedy generalnie widzimy dużo mniej, jest niższa temperatura, jeżeli chodzi o zimę. Do tego, jak dołożymy jeszcze mgłę, jakąś zadymkę, niską zamieć czy wysoką zamieć, widoczność może spaść do kilku metrów i wtedy naprawdę jest bardzo, bardzo trudno. Samo odnalezienie szlaku, jeżeli byśmy gdzieś zbłądzili, no okaże się, że jest przez w ciągu nocy jest niemożliwe. A GPS? GPS, nawigacja, telefony z GPS-em, wszystko pięknie, ładnie, ale tu wspomniałaś przed chwileczką o latarce, w której na mrozie wysiadły baterie. No tak. Urządzenia elektroniczne mają to do siebie, że na mrozie fajnie działają do pewnego momentu. To jest tak naprawdę połączenie i nartbiegowych, i nartzjazdowych, i nordic walkingu. Nartśladowych. Wymaga skupienia, ale o to skupienie łatwo, bo schodzimy z utartych szlaków. I jesteśmy na pustkowiu, wolni. Jesteśmy wolni, tak. Odrobinę na miastkę tej wolności mogłam poczuć. Polecam Państwu, bo no to jest coś zupełnie innego. Dziękuję Ci za to. Dziękuję również. Za tę chwilę. Było mi bardzo miło. No to dobrze, to teraz w tej zadymce lekkiej. Do schroniska mamy z beretem, to idziemy na gorącą herbatę. Ekipa zamarzła, pokaż Grecjanę, bo ona po prostu jest jak człowiek lodu. Ale będzie dobrze, nie? Będzie dobrze. Będzie dobrze. Dzieci, będzie idziemy na herbatkę. Albo już właściwie po robocie, bo zmierzch to na grzane wino. Na małe co nie. Na małe co nie. Mroźny i bardzo aktywny był to dzień. Pokazaliśmy Państwu możliwości na to, żeby spędzać go i samotnie, i w towarzystwie. Alternatyw w Świeradowie Zdroju jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. A takie zakończenie mroźnego dnia, jeszcze jak się człowiek tak trochę przeziębił, ognisko, kiełbaski, herbata pachnąca imbirem i pomarańczami, no, tak można wracać do zdrowia.